Jesteś zadowolony w sumie, no, wynik 3-0. Satysfakcjonuje Cię to? Tak, pokazałem się, coś innego też pokazałem w tej walce, trochę takiej bitki, wojny. No z dobrym przeciwnikiem, bo chłopak miał charakter, przyjechał tutaj, żeby wygrać, a nie tylko, żeby w telewizji zaboksować. No właśnie, ten charakter chyba to jego największa wartość, tak, walor. Tak. Ale wiedziałem, że runda po rundzie go złamałem już i czułem, że już siły mu opadają i w trzeciej rundzie już to było widać moim zdaniem. No byłeś aktywny i też w miarę spokojnie jakby kontrolowałeś tą walkę. Pierwsze może te pierwsza, druga runda jeszcze tak, ale tak. Trzecią to już bez problemu chyba. No właśnie wszyscy w kadrze, koledzy są zdziwieni, czemu ja wychodzę tak bez stresa, bez żadnych emocji. Nie wiem, czuję się dobrze w tym, to jest mój żywioł. I no, traktuję to jakby była praca moja. Zadowolony, jakieś uwagi na szybko, które chciałbyś poprawić? Coś, co zauważyłeś, że w tej walce ci nie zagrało? Trochę bardziej, żebym nie wchodził w pół dystans, bo no, za wysoki jestem na to. Bez sensu to jest dla mnie wchodzić w pół dystans i się bić, bo nawet ciosów nie mogę wyprostować porządnie. Czyli to jest coś, co w pierwszej kolejności będziesz chciał poprawić? Tak, oczywiście. Dzięki wielkie w takim razie. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dziękuję.